Misiaczki. Cześć, kochani. Cześć, kochani. Słuchajcie. Robimy czytanko takie trochę niespodziewane, bo podejrzewam, że już pewnie machnęliście ręką, a trochę spóźnione. Mianowicie czytanko, co idzie w naszą stronę. Misiaczki. Jeżeli mnie śledzicie, no to jesteście śledzikiem. Co to w ogóle ma być? Miśki. No, ale nie, serio. Jeżeli mnie śledziliście ostatnio, w sensie, że jesteście w temacie, to wiecie, że byłam chora i że w związku z tym wszystko mi się pomieszało, jeżeli chodzi o to, co miało być, a nie było, albo było spóźnione. No więc czytania miesięczne dla każdego znaku na grudzień są wszystkie na kanale. Możecie zobaczyć do playlisty czytania miesięczne, albo możecie po prostu wejść w zakładkę filmy na moim kanale i po prostu sobie tam poszukać swojego znaku. Ponieważ te czytania były spóźnione i dopiero na początku grudnia teraz się ukazały, to oczywiście czytanie na NUW się nie ukazało, dlatego że uznałam, że ważniejsze są czytania dla znaków niż czytanie na NUW. Więc NUW już był. Już był. W niedzielę był, zdaje się, jeżeli dobrze pamiętam. A my mamy dzisiaj wtorek. Znaczy, nie wiem, kiedy to oglądacie. Być może oglądacie to później. Ale ja to nagrywam we wtorek i jeżeli się uda, to puszczę to we wtorek wieczorem. I co w związku z tym? W związku z tym nie będę mówić, że to jest czytanie na NUW, ale jest to trochę czytanie na NUW, bo jest to czytanie pod tytułem Co idzie w naszą stronę? Oczywiście na grudzień. Posłuchajcie mnie teraz, kochani, bardzo, bardzo uważnie. Ogłoszonka cały czas, jeszcze przez minutkę czy dwie. Jest czytanie andrzejkowe na calusieńki przyszły rok. Na miłość, dla singli i par. Ono jest na kanale również w zakładce filmy. Albo w playliście czytania roczne, bo ja to wrzuciłam, zdaje się, do playlisty czytania roczne, więc znajdziecie. I słuchajcie, i to było robione w zeszłym tygodniu w piątek. Ale coś chciałam jeszcze powiedzieć. Aha, kolejny NUW będzie bodajże 30 grudnia. Co to znaczy? To znaczy, że znowu 30 grudnia nie będzie czytania na NUW 30 grudnia, czyli przed Sylwestrem, dlatego że mi to nie pasuje. Z różnych powodów. Nie pasuje mi to. Również nie pasuje mi, żeby pod koniec starego roku, jeszcze przed Sylwestrem, robić czytanie, co nowego idzie. Po prostu jakoś tak mi się to gryzie. Osobiście mi się to gryzie. Ten NUW to w ogóle się nie udał w tym roku, w grudniu. Dlatego czytanie na NUW, ten drugi grudniowy, ten, który jest 30, będzie w styczniu. Najprawdopodobniej, jeżeli się wszystko uda, to 1 albo 2 stycznia, czyli jakoś tam zaraz w okolicy nowego roku. I to będzie takie czytanie, które nie tylko będzie miało energię nowiu, ale również będzie miało energię nowego roku. Więc może nawet będzie na dłużej niż tylko na miesiąc. Może nawet zrobimy coś takiego, że co idzie nowego w ogóle z nowym rokiem. Może tak to połączymy. Napiszcie w komentarzach, co o tym myślicie, o tym pomyślę. W każdym razie to czytanie dzisiejsze, co idzie w naszą stronę, jest na cały grudzień. Tak się umawiamy, dobra? To jest na grudzień. Ja zrobiłam już, tak jak powiedziałam, czytania grudniowe dla każdego znaku, więc potraktujcie to czytanie jako taki dodatek. Co idzie w naszą tytyronę? No dobrze. No dobrze, misiaczki. Zaczynamy od... A zacznijmy sobie jeszcze od Skorpiona. Zacznijmy sobie jeszcze od Skorpiona, bo jeszcze jest... Co? Słońce w Skorpionie. Do 15 grudnia. Chyba od 15 grudnia jest strzelec. W wedyjskim, Jezu, ja powinnam dodawać zawsze, ale może już wiecie, nie? W wedyjskim horoskopie. Także tak. No dobra. To co? Lecimy. Lecimy, lecimy. Kurczę, nie mam jeszcze tych grudniowych, jak się nazywają, dekoracji.
Muszę sobie zrobić, nie? Żebym miała na filmach, na tygodniówkach i na filmach w grudniu, żebym miała te dekoracje takie, wiecie, jakieś tam choinki czy coś tam, coś tam. No. W zeszłym roku miałam. Coś tam miałam. Dobra, misiaczki. To co? Co idzie w naszą stronę? Co idzie w naszą stronę? Skorpionu! Przepiękne. Skorpionu. Dobra. Lećmy, lećmy. Myślałam o dekoracjach, sorry. Zakopućkałam się, bo myślałam teraz o dekoracjach, bo sobie wyobraziłam taką choineczkę, której nie mam, ale jakbym kupiła, to bym tam postawiła. Przestawiłabym biurko. Dobra, nie interesuje was to. Wiem, wiem. Ale ja tak mam czasami, że jak nad czymś zaczynam myśleć, to wiecie. Ale już się skupiam na tym, co idzie w naszą stronę. Jezu, miszki, ja to wytnę, przysięgam. Aha, skorpion, czekajcie, czekajcie. Znaczek, znaczek, znaczek. Wytnę. Zrobię, kurde, ten porządek tu. Gdzie jest ten skorpion? Skorpion przepie... No i widzicie, wlazło mi tu. Całkowicie bez sensu. No. Co idzie w naszą stronę? Co idzie w naszą stronę? Dobra, już. Koniec pitolenia, ileż można. Miśki zaraz pójdą, się wkurzą. Skorpionu, co idzie w grudniu w waszą stronę? To są ogólne bardzo, kochani, te energie, dobra? Ogólne. A czego to dotyczy? Czego to dotyczy? No, to chyba coś dobrego. Ale coś, co może być szokiem. Na przykład... Dobra, nie, dobra, nie będę wam mówić, że ktoś będzie w ciąży, bo to w ogóle może nie być. Ale może być. Ale może być. Słuchajcie, sprawa, która... ja wiem, że nie będzie dla każdego, ale... Ale ja muszę powiedzieć, wygląda na to, że to jest tak jakby sytuacja, w cudzysłowie, z przeznaczenia, tak mówią niektórzy. Ja jestem oczywiście jak najbardziej za kreowaniem własnej rzeczywistości, ale czasami zdarzają się takie sytuacje, które są zaplanowane. Na przykład, że ktoś zajdzie w ciążę. Ja wcale nie mówię, że wy, ale na przykład wy moglibyście się dowiedzieć na imprezie jakiejś tam świątecznej, że ktoś jest w ciąży. Ale to nie są typowe karty w ciąży, to są po prostu karty szoku, ale dopytałam, mam wrażenie, że pozytywnego szoku. Jest to coś, czego się skorpion no, raczej na pewno nie spodziewa, ale jednocześnie jest pokazane, że to jest sytuacja karmiczna lub zaplanowana odgórnie i jednocześnie jest pokazane, że ma to związek z rodziną, domem lub jakimś ogólnym szczęściem. Jak ja widzę kartę rodzinną i kartę szczęścia, to mi się to osobiście kojarzy czasami z zakładaniem rodziny przez kogoś. Ale no, teoretycznie to są święta. Ludzie się oświadczają w święta. Ludzie się pogadzają w święta. Co tam jeszcze ludzie robią? No nie wiem, ale jakieś takie sytuacje, które przez wiele, być może miesięcy, a może lat nawet, były zawieszone, niewiadome, nierozwiązane i nagle coś się dzieje w święta. No. Więc jeżeli to jest dla was, bo to no nie będzie dla każdego skorpiona, bo to jest za bardzo... No, no wiadomo, no część skorpionów będzie miała po prostu normalny grudzień i być może wy jesteście w energii ascendentu albo księżyca i ja nie mogę powiedzieć, że to będzie dla każdego, ale jeżeli to jest dla was, to to może być szokujące. To jest, ja wam powiem, jaka to jest energia. To jest energia taka, jak gdyby na przykład, ja nie mówię, że to jest to, żebyście mnie źle nie zrozumieli i nie poszli grać w Totka Lotka,
Ale to jest taka energia, jak na przykład człowiek, który zagra w jakąś tam loterię, coś tam, i nagle dowie się, że wygrał, nie wiem, milion czy miliony czy coś, i dozna szoku, który jednocześnie jest powiązany z czymś pozytywnym i daje jakieś tam szczęście, fortunę i totalną zmianę życia, ale jednocześnie jest to szokujące i absolutnie niespodziewane. Jezu. Miśki. Kurde, wy jesteście mój księżyc? No, to przycupnę. Jeśli mi pozwolicie, to ja tak przycupnę, dobra? Kurde, blada. Weźmy wam jeszcze jedną kartę, bo może coś jeszcze, co nie wiemy, a potem już idę do strzelca. Oj, misiaczki, może was to trochę wybić z równowagi. Może tak być. To może być sytuacja, która spowoduje w grudniu, że nie bardzo będziecie wiedzieli, jak zareagować, albo będziecie mieli trochę taki szok w jedną stronę, albo skupienie energii na czymś jednym i inne rzeczy mogą ucierpieć. No, pewnie bym jednak starała się tą równowagę w miarę możliwości zachować. To nie są złe karty. To są dobre karty. Ale jest to pokazane jako jakaś sytuacja szokująca. To nie wiem, może to być jakiś prezent od kogoś, który będzie dla kogoś taką niespodzianką, niespodziewaną niespodzianką w sensie. Taką, wiecie, bo są spodziewane niespodzianki i niespodziewane, jeżeli chodzi o prezenty, nie? No, co? Wiecie o tym, że tak jest, że tak może być? Na pewno wiecie. Zwłaszcza kobiety wiedzą, nie? Że są też spodziewane niespodzianki. Ale kochani, może to być dla was zaskakujące, ale jest to, uwaga, pokazane w dobrych kartach. Jako wygrana, jako fortuna, jako zwrot losu, zmiana losu, coś związane albo z pieniędzmi i z domem, w sensie materialnym, albo z ludźmi, rodziną, dziećmi, zakładaniem rodziny, mieszkaniem razem, ale jakieś ogólne szczęście i radość. Ale sytuacja, która, i tu jest ostrzeżenie, mogłaby spowodować w was takie, tak, wybiłaby was z równowagi, spowodowałaby, że przez chwilę byście byli tacy, co się dzieje, co jest grane. Tylko, że karty są dobre, także nie bójcie się. Kurka wodna. No, skorpiony pojechały. Teraz strzelec. Teraz ty, żelec. Szczelczyku. Szczel. Czyku. Przecudowne. Co idzie do strzelca w grudniu? Oj, 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 oj. Dobra. To nie jest ani dobre, ani złe, to jest neutralne, ale ja wam powiem, z czym mi się skojarzyło. Wy jesteście strzelcem. Strzelec bywa niecierpliwy. No bo bywa, no to rany bościo. To jest taka energia osoby, która siedzi w grudniu i czeka. I coś jest ukryte. I nie wiadomo jak będzie, nie wiadomo co będzie. Wiecie jaka to jest energia? Ja nie mówię, że to jest dokładnie to, ale to jest energia typu. Jak dziecko czeka przez kilka, nie wiem, dni czy kilkanaście, albo jak w dzień dawania prezentów, dziecko czeka i czeka i kiedy już będzie, kiedy już, i już tak nie może. Mieliście tak jako dziecko, że jeżeli u was w rodzinie były prezenty pod choinką na Wigilię, bo nie każda rodzina takie coś robi, ale jeżeli tak było, mieliście jako dziecko coś takiego, że siedzieliście i jedliście tą Wigilię, a wszyscy jeszcze jedli i jeszcze jedli, a wy już chcieliście te prezenty rozpakowywać, co były pod choinką? Mieliście tak? To jest tego typu energia. Nie mówię, że dotyczy to prezentów. To może dotyczyć czekania na coś innego, ale to jest energia oczekiwania. Czyli zapytam jest strzelec, no ale zaraz, zaraz, ale co idzie? Właśnie to idzie. Energia oczekiwania na coś,
co nie wiadomo, nie wiadomo, co jest ukryte. I jeżeli to, jest, to są karty neutralne, tu nie ma nic złego pokazanego, ale jeżeli by strzelec no, ukrywał jakieś tajemnice, no ja nie mówię, że to są zdrady, rany Bościu, ale jeżeli byłoby coś takiego ukryte, no nie daj Boże, co jest nieuczciwe, co ukrywa albo strzelec, albo człowiek, no to byłoby tak, no co idzie w grudniu, no nic, no dalej będzie ukryte. Dalej nic nie wiem. Czyli jeżeli strzelec ma pytanie takie, Ewa, bo ja mam tajemnicę, czy to wyjdzie na jaw? Nie, nie wyjdzie. Koniec dyskusji. Albo strzelec przychodzi i pyta, Ewa, bo ja podejrzewam mojego jakiegoś tam, kogoś tam, nie wiem, bliskiego człowieka, że mnie oszukuje. Albo podejrzewam, że ma tajemnicę. Albo podejrzewam, że, no to nie wiem, no cokolwiek, coś ukrywa przede mną. Czy ja się dowiem, co to jest? Nie wiem, czy w grudniu. Ja nie mówię, że nigdy. Ja tylko mówię, nie wiem, czy w grudniu. Mało tego, ja to się nawet tak zastanawiam, w zależności od tego oczywiście, co to jest, bo słuchajcie, to może być po prostu taka trochę ekscytacja. Czekam, kiedy zobaczę. Coś zobaczyć chce strzelec. I tyle. I czeka, cały grudzień czeka. No to może się doczeka jeszcze pod koniec grudnia, ale no nie pierwszego. No wiadomo, bo już nie jest. Pierwszy już był. Dzisiaj jest, kto jest dzisiaj? Drugi? Trzeci. Dobra, nieważne. Ale chodzi mi o to, że nie na początku grudnia się doczeka strzelec, tylko być może pod koniec dopiero. Czyli co idzie? Idzie czekanie i zniecierpliwienie. Ale w tych być może wyjątkowych sytuacjach, kiedy strzelec ma taką, no niestety niezbyt pozytywną sytuację, że ktoś kogoś oszukuje, ukrywa zdrady albo jakieś tam machlojki finansowe, nie wiem, coś ukrywa, to powiem Wam tylko tyle. Może i lepiej, że nie wyjdzie to na jaw w grudniu. Dlaczego? Dlatego, że po co sobie psuć humor lub drugiemu człowiekowi psuć humor w grudniu w święta? Może to i lepiej. Więc to, co idzie do strzelca, to niewiadoma i czekanie. Albo strzelec coś ukrywa. Czyli będzie siedział w grudniu i będzie spędzał czas ukrywając coś. Jeżeli energia jest tutaj odwrócona. Dobra. No, strzelczyku. Aście pojechali. Dobra, koziorożec. Kozio. Rożec. Co idzie do koziorożca? Zakończenie jakiejś sprawy materialnej, nie wiem czy sądowej, ale coś, co może być związane z czymś materialnym albo z jakimś dokumentem. Może z pracą, może z projektem, może. Jest pokazane jakieś zakończenie i przy tym jest pokazana karta wygranej, sukcesu, jakiegoś bycia dostrzeżonym albo koziorożec kogoś dostrzeże, w sensie doceni, więc energia docenienia drugiego człowieka, ale również energia zakończenia czegoś, no to co idzie? Co będziecie? Co możecie kończyć? Możecie kończyć ważny projekt, możecie kończyć jakieś sprawy majątkowe, nie wiem co tam jeszcze, majątkowe albo jakieś, mówię, jak się nazywa, inwestycje czy coś takiego, czyli to może być związane z pieniędzmi, nawet z jakąś nieruchomością być może, jakieś dokończenie. Tylko wiecie co? Słuchajcie, jeżeli na przykład ktoś kupuje mieszkanie albo dom, albo buduje dom, to jest energia typu, że budowa jest zakończona. Nie trzeba już nic budować, ale
nie jest to coś gotowe, żeby już zamieszkać. Nie wiem, jakie to są nazwy. Zdaje się, ale mogę się mylić, bo ja nie znam się na tym w języku polskim. Ja tego nigdy nie doświadczyłam, bo ja tu mieszkam za granicą bardzo, bardzo długo. Ale wydaje mi się, że to chyba się mówi, że w stanie deweloperskim, ale być może się mylę. Czyli coś, co jest skończone, ale jeszcze nie gotowe, żeby nowe życie tam zrobić. Albo zakończony związek, ale jeszcze się nie wyprowadziliśmy. Albo zakończony proces, nie wiem jaki proces, aplikowania o coś. O. Ja miałam podobne karty, jak całkowicie już zakończyłam i złożyłam i wszystko się już skończyło z tą moją pracą doktorską w 2016 roku, ale zanim dostałam ten dyplom, zanim poszłam, notabene to było w grudniu, kurde, może powinnam świętować, którego to było grudnia? 9 grudnia, tak, to było 9 grudnia, no. O, zapomniałam o tym, że to było w grudniu. Więc w grudniu dostałam dyplom i tytuł, ale zanim przyszedł grudzień, to we wrześniu się wszystko zakończyło, zakończyło. Ale dopiero w grudniu było już, wiecie, w rękach, nie? Natomiast nie wiem, czego to u Was dotyczy. Też może to być jakiś tytuł, też to może być coś zakończone, zakończone studia, coś obronione, ale jeszcze nie mam dyplomu, albo złożone jakieś dokumenty, żeby mieć coś tam, ale to się dopiero w styczniu zacznie. Tego typu energia. Jakby nie było, karta sukcesu. Sukces. No to chyba zadowolenie, no to kurde blade. Weźmy Wam jeszcze jedną kartę i lecę już do wodnika. Bardzo dobre karty, bardzo dobre. Niektórzy z Was mają jakieś, chyba pozytywne, powiązania ze strzelcem lub skorpionem. Więc być może u Was w rodzinie lub gdzieś w jakimś tam bezpośrednim otoczeniu są te znaki zodiaku, albo w sobie, w człowieku macie. I ta energia jest pokazana dosyć pozytywnie. Natomiast macie pokazane poczucie, wysokie poczucie własnej wartości, poczucie bycia docenionym, być może jakieś odznaczenie, podwyżka, awans, albo kończycie jedną pracę, bo w styczniu macie zacząć drugą. No tego typu rzeczy. Ale jest pokazana równowaga, zadowolenie i wysokie poczucie własnej wartości. Jest gdzieś jakiś człowiek, który kończy... jak to powiedzieć? Właśnie nie kłótnie, tylko... jak to powiedzieć? Kiedy się dwoje osób kłóci, ale nie słowo kłótnia, tylko... Oj, dobra, nie pamiętam. Waśń? Czekajcie. Aż sprawdziłam, słuchajcie. Tak, ja nie wiem, dlaczego ja musiałam takiego słowa użyć. Dobra, sorry, Miśki. Waśń, ale oczywiście tłumaczenie słowa waśń to jest spór i o to słowo mi chodziło, ale przyszło mi do głowy słowo waśń. Słuchajcie, spór, ale nie w znaczeniu kłótnia, tylko w znaczeniu sporu jakiegoś, tak jakby zostało to rozwiązane, zakończone i dwie strony się jednają lub dogadują. Lub dogadują. Czego to dotyczy dokładnie? Nie wnikam. Ale no, wydaje się, że to może być całkiem, całkiem, bo Wasze karty są dobre. Kurde, jak na razie powiem Wam, całkiem ciekawy grudzień się zapowiada. Dobra, lećmy dalej. Lećmy dalej. Wodniczu. Lisiu. Wodnik. Co idzie do wodnika w grudniu? Co idzie do wodnika w grudniu? Oj. Albo ojciec, albo teść, albo starszy jakiś mężczyzna, albo partner, albo były partner. Jeżeli chodzi o mężczyznę innego, jakiegoś tam gdzieś. Ale jeżeli wy jesteście mężczyzną, to może to być wasza energia. Co jest nie tak z tym facetem? Już mówię. Albo jest wredny, albo jest chory i może być fałszywy, zakłamany.
albo może ukrywać, że jest chory. Wybierzcie, co bardziej pasuje do waszego życia, bo jedno i drugie jest możliwe. Jeżeli jest chory, to wątpię, że się leczy. Pewnie wie, że jest chory, ale raczej nie będzie o tym rozmawiał, raczej nikomu się nie przyzna. No to ja nie wiem, o co to chodzi. Czy wy się dowiecie od kogoś innego, czy zobaczycie, że on jest jakiś dziwny, że się dziwnie zachowuje? Być może. To może być również mężczyzna unikający... Wiecie czego? Prawdy to raz, ale jakiejś być może konfrontacji. Jeżeli on nie jest chory i, znaczy to nadal może unikać konfrontacji, ale może nie być chory, to on może być trochę łajzunia. Dlaczego łajzunia? Dlatego, że to jest osoba, która może mieć bardzo trudny charakter i ja nie wiem, wy się musicie albo z nim spotkać, albo porozmawiać, to mówię, to może być coś w rodzaju ojca, teścia czy coś takiego. Ale co chciałam powiedzieć, że... A to mogą być też myśli o jakimś mężczyźnie. Myśli. Myśli o mężczyźnie, o partnerze. Albo ojcu. Ale to może ten człowiek jest jakiś nieobecny w grudniu. Dobra. Jeżeli to nie jest to, co powiedziałam do tej pory, to on może być wredota. Dlaczego wredota? Dlatego, że lubi wszystkich dookoła kontrolować, a dodatkowo może mieć niezbyt, niestety, fajną osobowość. No, niezbyt. Albo się czymś martwi i ma jakiś problem, jeżeli osobowość ma spoko. No, wtedy bym powiedziała, że nie czuje ten mężczyzna, że ma kontrolę nad czymś. Nad czymś. A jak nie ma poczucia kontroli, to też nie bardzo wie, jak coś rozwiązać. No. Ale zobaczmy, co dalej. Rozmowa z tym mężczyzną albo rozwiązanie sytuacji. Ja nie wiem, może wy będziecie z tym człowiekiem coś spotykać się i coś, nie wiem, planować, rozwiązywać jakiś problem, dopytywać. Moglibyście dopytywać. Znaczy pojednanie. To jest karta nie tyle pojednania, co, jak się nazywa to drugie? Kompromisu. To jest karta kompromisu. Mamy rozmowę i kompromis. W grudniu. A propos tej sytuacji. Jeżeli nie ma w ogóle, jesteście po pierwsze kobietą, jeżeli jesteście, a po drugie nie ma żadnego mężczyzny, ani ojca, teścia, ani byłego partnera, który jakoś tam, nie wiem, ma coś z wami do czynienia. Jeżeli w ogóle nie wyobrażacie sobie, jaki to może być mężczyzna w waszym życiu, to tak bardzo, bardzo ogólnie powiedziałabym, że wodnik może się czuć, że traci nad czymś kontrolę i nie wie, jak coś rozwiązać, ale zaraz za tym przychodzi karta. Po pierwsze, rozmowy, kłapania do siebie, mówienia czegoś komuś. Rozmawiamy. A po drugie, karta kompromisu. Karta kompromisu nam też trochę sugeruje, połączona z kartą pójścia do przodu i rozwiązywania czegoś, sugeruje nam, że być może jakaś decyzja zapadnie. Być może ludzie będą rozmawiać i pójdą na kompromis. Być może jest to energia, która od was wymaga, jeżeli można tak powiedzieć w ogóle, że od was będzie wymagane, żebyście to wy poszli na jakiś kompromis i na przykład dogadali się z... nie wiem, ojcem, partnerem, byłym partnerem, z kimś tam, no. To może być ojciec waszych dzieci i musicie z nim iść na kompromis i się dogadać. Ja mówię tylko tyle. Ten kompromis jest możliwy. Ta rozmowa się odbędzie. Będzie owocna. Będzie. Nawet jeżeli człowiek jest trudny, nawet jeżeli człowiek, nie wiem, nie mówi prawdy albo nie chce się do czegoś przyznać, nie mówi, że jest chory, że się źle czuje, nie chce iść na terapię, nie wiem. Jest rozmowa, jest pójście do przodu, jest zmiana i jest kompromis. Kompromis, czyli z czegoś być może trzeba będzie zrezygnować, ale coś zostanie zdobyte, że tak powiem. Jeżeli macie partnera, który jest taki nieco szemrany i być może nie za bardzo chcecie się dogadać, czy nie możecie się dogadać a propos tego, gdzie spędzacie święta albo
w jaki sposób spędzacie święta, mam wrażenie, że się dogadacie. Także jeżeli się martwicie, że będzie trudno, to nie, nie, spokojnie. Jest dogadanie się i jest kompromis. Po prostu być może każdy będzie musiał z czegoś zrezygnować, albo każdy będzie musiał po prostu zrobić coś dla drugiego człowieka. No. Na takiej zasadzie. Ale rozwiązanie tej sytuacji jak najbardziej. Możecie mieć poczucie, no kurde, dobra, rozwiązałam sobie sytuację, fajnie, fajnie, ale kurczę, ja chciałam, żeby było trochę inaczej. Ja chciałam mieć kontrolę stuprocentową nad tą sytuacją. To może nie być możliwe, ale no, czasami trzeba po prostu z czegoś zrezygnować, żeby móc jakiś lepszy cel, ważniejszy cel osiągnąć. Weźcie to pod uwagę, dobra? Także kochani, na spokojnie. Wodnik był. Rybeczki. Co idzie do rybek w grudniu? W grudniu. Co idzie do rybeczek? Nie wiem, co idzie, bo nie mogę potasować. Napijmy się wody. Co? Idzie do rybek w grudniu. Co idzie do rybek w grudniu? No, co tam? Skarbienki, jak was bolą plecy, to was być może przestaną boleć, albo odzyskacie siły po jakimś trudzie. Nie wiem jakim. Ale jeżeli jest trud, na przykład teraz tego słuchacie, co ja mówię i myślicie, o jak mi ciężko. Tylko nie wiem czemu wam ciężko. Czy to są emocje, stres? Czy to jest ciężko, bo coś dźwigamy i nie wiem, robimy jakąś pracę fizyczną, na przykład w domu porządki? Czy choroba? Czy... O! Poczucie obowiązku, tylko ja mam obowiązki, tylko na mnie wszystko spada, no to w grudniu powinno być dobrze. Bo to, co idzie, to jest ulga. I ta ulga powiązana jest z odzyskaniem jakiejś energii i jakiejś pasji. Jeżeli to była choroba albo bolące plecy, powinno się to polepszyć. No. Powinno się to polepszyć. Odzyskanie takiej, wiecie, energii. Natomiast ulga może być jeszcze związana z tym, że ktoś do was przyjdzie albo się odezwie. Lovelas. Nie, żartuję, nie Lovelas. Seksiarz. Pozytywny. Nie wiem na ile to jest bardzo, bardzo poważny człowiek. W sensie, na ile wy będziecie z tym człowiekiem tworzyć, nie wiadomo co na lata i w ogóle, w ogóle, w ogóle, ale na pewno jest atrakcyjny dla was ten człowiek. A jeżeli to nie jest człowiek, to jest to projekt. Teoretycznie mógłby być w pracy. A może to jest jakaś pasja. No to się będziecie oddawać tej pasji. No, a zobaczmy co jeszcze. Zobaczmy co jest. Także ta ulga jest fajna. Czy będziecie oddawać pasji miśki? No, z głową. To znaczy, bo jakbyście stracili głowę, to wiecie, co by się mogło stać? No na przykład moglibyście mieć dzidziusia, a nie wiem, czy chcecie. A nie wiem, czy chcecie. No dobra. Rozwój sytuacji, uleczenie sytuacji. Ja wam powiem tylko tyle. Ja mam nadzieję, że jeżeli to jest coś luźnego między wami, to, że on nie ma żony albo ona nie ma męża. To ja mam tylko nadzieję, bo wtedy to wszyscy tutaj są zamieszani w to i on sobie, nie wiem, po pracy przychodzi do was na seksiki, a potem idzie do żony i nie wiem co tam, wybierają choinkę albo prezenty dla dzieci na święta. Słuchajcie, ja mam nadzieję, że to nie jest to. Ja mam nadzieję, że to jest albo wasz związek, albo wasza relacja pomiędzy dwoma singlami, dwie osoby wolne. W przeciwnym razie, mówię, tu jest trochę za dużo ludzi. Ale jeżeli to jest wasz związek, to tu są dosyć dobre karty dla związku. Ewentualnie jeszcze bym powiedziała kobiecie, która ma męża,
żeby uważała, bo może być podrywana zewnętrznie w grudniu przez osobę, która nie ma nic poważnego do zaoferowania, ale romansik seksikowaty taki, to chętnie. Chętnie by człowiek brał. Bardzo chętnie. No to tylko tyle mówię. Ale dobra. Zakładamy, że nie ma takich jakichś dziwnych trójkątów, no bo co ja tu mam o tym wtedy powiedzieć? No co? No jest. No to co? No to jedno będzie romansować, drugie będzie stabilnie coś tam w domu szykować. No to wow. Nie wiem, co tu mam powiedzieć o tym, ale zakładam, że nie ma takiego czegoś. Ja zakładam, że to jest wasza relacja na wyłączność. To są naprawdę fajne karty. Bo mamy pokazaną osobę zakochaną, opiekującą się, żonę mamy albo męża, w sensie poważną relację. Mamy pokazane szykowanie czegoś, szykowanie, opiekowanie się dziećmi, dzieckiem, no być może zachodzenie w ciążę, ale opiekowanie się domem, opiekowanie się matką albo odwiedzanie matki czy domu rodzinnego. Ogólnie to są bardzo, bardzo miłe, stabilne i takie przepełnione taką ciepłą energią karty świąteczne. Takie typowo grudniowo-świąteczne. No. Ale jeżeli byście powiedzieli, nie, ja w ogóle tam święta mnie nie interesują albo nikogo nie odwiedzam, to wtedy bym powiedziała, że rozwija się wam jakaś relacja z osobą, która się wam rzeczywiście podoba. No. Niektórzy będą w pracy robić coś bardzo owocnego. Bardzo. No. Owocnego. Także tak. W domu będziecie robić kompot z suszonych owoców, a w pracy coś owocnego. Nie, nie, nie. No dobrze. Baranku. No. Baranku, co idzie w twoją cytronę? Co idzie do baranka? Co idzie do baranka w grudniu? Jeżeli... Słuchajcie, ja wam powiem tak. To jest... Ja nie wiem, kim wy jesteście w tej sytuacji. Bo wy możecie być żoną, partnerką, mężem, partnerem, kochanką, kochankiem, dzieckiem tych ludzi. Nie wiem, nie zgaduję, dobra? W każdym razie mamy tego typu sytuację. Albo mamy sytuację, w której jest para ludzi i jedno strasznie dużo pracuje i go ciągle nie ma w domu i prawdopodobnie jest to mężczyzna, ale się nie upieram. Strasznie dużo pracuje i to, co idzie, to idzie jakiś być może niesnasek pomiędzy tą dwójką ludzi, dlatego że jedno ma grudniowe pomysły proświąteczne, a drugie ma grudniowe pomysły zawodowe. No i się rozjeżdżają trochę. No i tyle. Ale tutaj jest jeszcze pokazana sytuacja ludzi, którzy być może nie chcą być razem albo nie są razem szczęśliwi, ale są razem i się nie rozstają, a jeżeli się rozstali, to wracają do siebie z okazji grudnia. I tu byłoby ostrzeżenie dla jakiejś osoby pobocznej, dla osoby, która myślała, że będzie budować z tym człowiekiem coś stabilnego, a ten człowiek w grudniu wraca do żony czy do męża. Wiecie, o co mi chodzi? Tylko dlatego, że jest grudzień i święta. Tylko dlatego. Grudzień, święta, dzieci, rodzina, bla, bla, bla. I dlatego ten człowiek tak, nie wiem, no na chwilę być może gdzieś tam próbuje do tej swojej rodziny dołączyć i wtedy was zostawiałby na lodzie. A jeżeli wy macie jakąś relację niezbyt stabilną, ja nawet nie wiem, czy wy będziecie razem święta spędzać. Ale ja mam takie wątpliwości co do tego, wydaje mi się, że jedno z was
Jedno z was, zwłaszcza jeżeli jesteście kobietą, to kobieta to może tak się czuć, to chce budować coś bardzo stabilnego. Chce, żeby było domowo, żeby było świątecznie, żeby było miło, żeby odwiedzać rodziców, czy tam, żeby gdzieś coś fajnego zaplanować na grudzień. A druga strona, najprawdopodobniej strona męska, jeżeli oczywiście jest to taka relacja, jest unikająca. Albo tylko dlatego, że siedzi w pracy, albo z innego powodu jest unikająca. I wtedy ta osoba stabilna ma poczucie, że druga osoba nie idzie z nią stabilnie, krok po kroku, rozwijając coś konkretnego. Próba powrotu tutaj o tyle jest próba powrotu do relacji, jeżeli takie coś macie. O tyle jest problematyczna, że mam wrażenie, że jedno chce budować, naprawiać, a drugie cały czas nie wie, czego chce. Dlatego to jest trochę problematycznie pokazane. No. Jeżeli nie macie takich rzeczy, jesteście singlem, w ogóle nie macie takich rzeczy, to to może dotyczyć waszych rodziców. Może też być coś takiego, że się ojciec źle czuje i matka się nim opiekuje, albo mąż czy partner źle się czuje i kobieta się nim opiekuje, ale to może dotyczyć waszych rodziców. A jeżeli nie macie człowieka w swoim życiu i nie macie wracacza, ale jeżeli nie macie w ogóle takich sytuacji, nic z tego, co powiedziałam, to jeszcze bym powiedziała, że ktoś ma problem, żeby wyjść z pracy w grudniu. Ale właśnie nie wiem dlaczego. Czy dlatego, że na przykład szefostwo sobie jedzie świętować, a was zostawia, bo wy nie macie partnera, partnerki, jesteście singlem, to wam mówią, a to ty pracuj w święta. Czy to jest takie coś? Czy to jest związane z tym, że wy sami wchodzicie w taki wir pracy, że nie wiecie, kiedy wyjść z tej pracy? Także to, kochani, już tam mówię, zależy od waszej sytuacji. A zobaczmy jeszcze jedną kartę. I zaraz będziemy przechodzić do byka. Tak jakby ktoś nie za bardzo wystarczająco w grudniu walczył o coś. I najprawdopodobniej chodzi o relację. O relację, o którą jedna osoba chce walczyć, a druga nie za bardzo. Jeżeli ta relacja, która tu jest pokazana, jest stabilna i w miarę o tyle, o ile dobra, ale kłócą się tym, że ktoś dużo pracuje albo że jest nieobecny, to spokojnie pogodzą się bliżej gdzieś tam być może świąt. Pogodzenie się jest pokazane. No. Ale jest też pokazane, że możecie mieć poczucie w grudniu, że albo wam się nie chce o coś walczyć, albo jakiejś osobie w waszym życiu nie chce się o coś walczyć. No. To nie wiem. No nie wiem. No. No właśnie. No dobrze. Byczu. Lisiu. Przepiękny. Byczu. Lisiu. Co idzie do byka w grudniu? Strasznie, kurde, mi brakuje tej choinki. Cholera. Muszę chyba kupić jeszcze jedną i postawić ją tu. Nie wiem, czy mam miejsce. Sorry, miszki. Bo siedzę i myślę od początku, odkąd zaczęłam, to siedzę i myślę o choince. Jezu. Ja lubię święta, to dlatego. Nie ma jakiegoś rozwiązania. Nie ma jakiegoś działania lub rozwiązania? Co to jest? Coś musi zostać odblokowane? Energia jest zablokowana, ale się odblokuje? Co to jest? Jakiego rozwiązania? Jakiego pomysłu? Co jest grane? Byczulisiu, co jest grane? Praca, dobrze, ale co praca ma wspólnego z czym? Dobra, posłuchajcie. Posłuchajcie.
Jeżeli jesteście bykiem, dla którego w grudniu bardzo, 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 to ja. Wy jesteście mój ascendent. Kurde. Ja mam zawsze w grudniu tak strasznie dużo pracy. Więc jeżeli jesteście bykiem, dla którego praca jest bardzo ważna w grudniu, wszystko powinno się udać. Pracujcie sobie spokojnie. Ta druga energia, która, powiem szczerze, nie bardzo mi się wydaje, że jest związana z pracą. Jeżeli byłaby związana z pracą, to powiedziałabym, że jest wredna baba, która komuś źle życzy i próbuje się z tymi swoimi złymi życzeniami i takim wysyłaniem negatywnej energii przebić przez jakąś waszą ochronę, osłonę czy jakąś barierę. To może być była kochanka czyjaś. To może być, jeżeli wy jesteście mężczyzną, to wasza była kochanka. Jeżeli wy jesteście kobietą, to jakaś wasza znajoma, była partnerka waszego partnera, jakieś takie dziwadło. Więc jakaś taka baba może próbować się przebić taką swoją negatywną energią zazdrości i zawiści przez jakieś wasze bariery. Dlatego, jeżeli wiecie, kto to jest, wy macie pracować nad tym, żeby do tego nie dopuścić. Pracować. No to kochani, nie wiem tam w jaki sposób to robicie. Na pewno dbać o swoje zdrowie i tam, nie wiem, o swoje ciało, żeby za bardzo energia nie była za niska w waszym ciele, żeby się nie można było przebić przez te wasze osłony, ale być może robić jakieś rytuały, jakieś oczyszczania. Przyjdzie jakaś baba wredna do was do domu, to potem wziąć i latać po domu z szałwią. No słuchajcie, no jakie tam macie pomysły własne? Być może robić jakieś właśnie codziennie. No wydaje się, że w grudniu to nawet i chyba codziennie. W miarę możliwości. Jakieś takie, wiecie, ochronę samego siebie. Po na przykład wizycie gdzieś, czy spotkaniu z jakąś wredną babą, czy po takim, jakbyście się poczuli, że ktoś próbuje was tak w was uderzyć jakąś energią, iść pod prysznic, umyć włosy, umyć całe ciało. W sensie zmyć z siebie to, co ktoś próbuje na was, wiecie, jakby wrzucić w was. Bo to jest tak, jakby ktoś miał nóż i taki symboliczny nóż związany z ich nienawiścią. Znaczy, nie, nawet nie jest nienawiść, to jest taka zawiść, zazdrość takiej sfrustrowanej osoby, która nie ma, a wy macie. No to jest takie coś. No to ona trzyma ten nóż i tak próbuje celować w was. Być może ten nóż, w cudzysłowie, to jest słowo. Być może to jest słowo, no, wrednej baby. I tak próbuje tak w was tak celować, tak, żeby trafić w byka. Kochani, no wy sobie po prostu skupcie się na tym, na czym chcecie się skupić. Bądźcie skupieni w grudniu. Jeżeli na pracy, projekcie, bądźcie skupieni na tym. Jeżeli na, no nie wiem na czym, na życiu swoim osobistym, czy właśnie na własnym zdrowiu, na budowaniu tych jakichś ochron, żeby ktoś w was rzeczywiście tą energią nie walnął, skupcie się na tym, ale bądźcie skupionym byczulisiem, spokojnym, skupionym byczulisiem w grudniu. Jeżeli byk podejrzewa, że sam ma takie emocje negatywne do kogoś, kochani, no będziecie próbowali to ukrywać. Ja bym się na tym nie skupiała. Nie skupiałabym się na tego typu emocjach. To może być wasza frustracja i złość. Możecie próbować to ukryć i może nawet lepiej, żeby to ukryć, ale jest pokazane, żebyście byli skupieni na jakimś zadaniu w grudniu. Skupieni, bo to wam wyjdzie, to się wam uda. A ta energia zawiści, zazdrości lub jakiejś sfrustrowanej baby, to nie jest coś, co będzie pomagać. No, nie jest. Ale jednocześnie jak najbardziej możecie się przed tym ochronić. No to próbuję powiedzieć. Dobra. Dziwne, nie? Aha, nie, bliźnięta, sorry. Bliźnięta. Byli. Bliźnięta. Co idzie w stronę bliźniąt w grudniu? Co idzie w stronę bliźniąt w grudniu?
dużo roboty. No. O! Przy sprzątaniu, remoncie lub jakimś nowym zakupie. Może też być jakieś rozwiązanie. Rozwiązanie. A co, może dziecko ktoś urodzi? Czy co to jest? No. Słuchajcie. Jakiś nowy początek. Jakaś odpowiedzialność, praca, obowiązki. Pierwsze święta u teściów, pierwsze święta w nowym domu. A może nie pierwsze, może jakiś remont, odnawianie domu. Może budowanie czy planowanie czegoś nowego. Coś, co nawet by się miało dopiero w styczniu zacząć, ale planowanie i budowanie jest. I macie pokazane, że możecie być zmęczeni. Macie pokazane zmęczenie sytuacją. Jeżeli macie partnera albo partnerkę, to znaczy, no powiem szczerze, chłopaki, no trudno, najwyżej się obrazicie. Jeżeli chłopaki mają partnerkę, to chłopaki muszą jej bardziej pomóc, bo ona jest bardzo zmęczona. Tyle. Natomiast jeżeli macie partnera, kobiety, to jest pokazane, żeby no, tak poprosić go chyba o pomoc, czy wymagać od niego, żeby coś tam partycypował. W czymś tam, co dla was jest bardzo, bardzo męczące. Męczące, no. Ale jest pokazane, żeby się nie bać przejmować kontrolę nad czymś. Ale mówię, w sytuacji damsko-męskiej, zwłaszcza jeżeli chodzi o jakieś małżeństwo lub jakiś stały, poważny związek, wychodzi na to, że mężczyzna powinien pomóc kobiecie. Jeżeli ta kobieta dopiero co urodzi dziecko, to też jest pokazane, że mężczyzna powinien tutaj stanąć na wysokości zadania. No, co jeszcze może się wydarzyć? Jeżeli odwiedzacie rodziców, to albo mama się gorzej czuje, albo jest zmęczona, przepracowana, może to mama jest przepracowana, czyjaś mama. No to wtedy oczywiście wy powinniście przejąć nad czymś kontrolę, czyli zdaje się, że pomóc. Bo to nie musi być wasza energia, pamiętajcie. To może być wasze zmęczenie, bo jest nadmiar obowiązków i w dodatku jeszcze coś nowego, co albo się już zaczęło, albo się zaczyna w grudniu, albo się zacznie w styczniu, ale jest pokazane jako taka główna, ważna rzecz. Nowy dom, nowe mieszkanie, nowe dziecko. Co tam jeszcze nowe? Nowe... Jakieś remonty, nieremonty, przeprowadzki, nowe życie, nowa praca, nowe projekty. Mówię, pierwsze święta u teściów, czy pierwsze święta razem, czy cokolwiek. Ale jest pokazane, że to jest ważne. Ale co to powoduje? U kogoś, nie mówię, że na pewno u was, być może u jakiejś kobiety, jeżeli wy nie jesteście kobietą, albo u innej kobiety, jeżeli jesteście kobietą, przemęczenie. Powoduje przemęczenie. Dlaczego? Bo ona bierze na siebie wszystkie obowiązki. No. Może to być czyjaś matka. Teściowa nawet. Przejmij kontrolę. Pomóż. Partycypuj w czymś, jeżeli to wy jesteście tą stroną, która... Jeżeli to wy widzicie osobę zmęczoną, ale jeżeli wy jesteście osobą zmęczoną, macie od kogoś wymagać pomocy. No. No najprawdopodobniej, jeżeli macie partnera, no to chodzi o partnera. Jeżeli jesteście singlem, ale na przykład jedziecie do rodziców, bardzo możliwe, że powinniście z ojcem porozmawiać, żeby matce pomógł, albo żeby coś zrobił za nią, czy żeby w ogóle coś zrobił. Słuchajcie, to będzie być może takie bardzo mało ważne dla niektórych, że ja mówię o takich rzeczach, bo to jest takie, może niektórzy uznają, że płytkie. Ja tak nie uważam. Ja mam bardzo takie duże przywiązanie do prezentów świątecznych. Nie wszyscy sobie robią prezenty w święta, ale niektórzy robią. Może większość ludzi robi. Jeżeli to uznacie za płytkie, to być może ja nie mówię do was, ale jeżeli wiecie, że jest taka możliwość, że ojciec, na przykład chodzi o waszych rodziców przykładowo, że ojciec matce nie kupi czegoś naprawdę fajnego, albo że jeden rodzic drugiemu za bardzo tam czegoś fajnego nie kupuje i że mogłoby być tak, że komuś byłoby przykro, że tyle się narobił, że tyle się orobił,
a potem siada i nawet mąż, czy dziecko, czy ktokolwiek tam, nie wiem, nie zadbał o to, żeby jakiś fajny prezent był pod choinką, to może należy przejąć nad tym kontrolę, wy nad tym tematem. Czyli wy za tego nieszczęsnego ojca, czy za tą jakąś tam osobę, która tu jest w to zamieszana, mielibyście wtedy przejąć kontrolę nad ewentualnym kupieniem czegoś osobie, która jest przemęczona i bardzo dużo z siebie daje. Wiem, jak to może brzmi, że to jest takie gada o prezentach. No to co, no, Jezus Maria. Ja uznałam, że to jest ciekawa informacja, być może dla kogoś. Weźcie to pod uwagę. Także ten nowy początek jest pokazany dobrze, ale może ktoś być zmęczony. Może być ktoś zmęczony. No. Oj, misiaczki! A, czekajcie, dobra, sorry, jeszcze jedno zdanie do bliźniąt. Jeżeli ktoś jest chory, należy iść do lekarza. Niby proste, nie? Niby ludzie wiedzą, że takie rzeczy należałoby robić. Ta kobieta, raczej to jest kobieta, która jest chora albo która się źle czuje i słabo w tych kartach, bo to może być choroba, ja tego nie powiedziałam chyba, tylko powiedziałam o przemęczeniu. Ona powinna zobaczyć jakąś osobę, która by jej powiedziała, jak zająć się swoim ciałem. Lekarz czy jakaś inna osoba, która się na tym zna, ale ktoś, kto jej powie, jak się zająć swoim ciałem. Tyle. Nic więcej nie mówię. Raczulisiu. Co mi zostało? Rak, lew, panna, waga, tak? Ra. Czu. Lisiu. Co idzie w stronę raka? Może być dość duży wydatek w grudniu. No, dość duży wydatek. Ale na co? Na co byście robili wydatek? Czekajcie, weźmy jeszcze jedną kartę. Wiecie co? Nie wiem, cholera. Wygląda na to, że ktoś się zastanawia nad jakimiś studiami albo nad jakimś dyplomem. No to teoretycznie, no tak, no to mógłby być wydatek. Czyli coś, kto się zastanawia nad kupieniem lub zapłaceniem za coś, co przyniesie mu większą stabilizację zawodową. I to może chodzić o na przykład zapłacenie za jakiś dyplom. W sensie za jakieś studia albo za jakiś kurs. No, zapłacenie za coś takiego. Ale wiecie co? To jest dziwnie pokazane, bo jest pokazane, że ktoś jest niezadowolony, że musi płacić. Niezadowolony. O rany boście, strasznie niezadowolony. Kurzony wręcz. Jest człowiek, że musi zapłacić za coś. Ale to nawet nie wygląda jak wasza energia, więc ja nawet nie wiem, kto to jest. No. Nawet nie wiem, kto to jest. Być może wy oczekujecie jakichś pieniędzy. Od kogoś. Nie wiem, może na dziecko, czy jakieś dodatkowe pieniądze. Nie wiem, z okazji świąt. I może to być opóźnione. I ktoś jest niezadowolony i sfrustrowany. Jest pokazana osoba, która jest niezadowolona, że musi te pieniądze wydać, albo że te pieniądze miały być, a nie przyszły porę. Wiecie co, no, jeżeli ktoś komuś daje jakieś premię i nie da tej premii przed świętami, tylko dopiero w styczniu, to się mija z celem, nie? Trochę. A z drugiej strony, no premia to premia, no nie wiem. W każdym razie, mamy pokazane, że raczuliś, który kroczył do tej pory, nie tyle kroczył, co stał. Właśnie nie, że kroczył. Stał na rozdrożu. To zacznie kroczyć wybraną drogą. Niektórzy z was pokazują, że mają dosyć jakiejś manipulacji. Czyli to, co do was wyszło w grudniu,
to byłby jakiś wybór, być może jakiejś drogi. Czyli jeżeli jesteśmy raczulisiem, który ma rozdroże, nie wiem, czy pójdę w prawo, czy w lewo, nie wiem, czy się rozstanę, czy zostanę z człowiekiem, nie wiem, czy pójdę na studia, czy nie pójdę, coś tam nie wiemy, to to, co przychodzi w grudniu, to jest być może właśnie podjęcie tej decyzji. Ale jednocześnie, co za tym idzie, to albo jakiś wydatek i ktoś nie jest szczęśliwy z tego wydatku, albo, albo nie przychodzą w porę jakieś pieniądze, jakieś duże pieniądze, na które byśmy czekali. Ja mam wrażenie, że one przyjdą, tak koniec końców, tylko być może trochę opóźnione. Podobnie jak jeżeli to jest wydatek na przykład na jakiś kurs albo studia, to oczywiście będzie to miało później sens. To znaczy zwróci Wam się to, bo to jest pokazane jako inwestycja. Ale póki co człowiek, który musi te pieniądze wydać, jest po prostu niezbyt zadowolony. Uważajcie na dziwną babę. Kto to jest baba? To może być siostra, to może być przyjaciółka, czy tam jakaś koleżanka, nie musi być przyjaciółka. Albo ona wami manipuluje, czyli musicie uważać, żeby jakaś kobieta wami nie manipulowała, ale to może być również była. Ja do jakiegoś znaku przed chwilą powiedziałam bardzo podobny, ale nie pamiętam do którego znaku. To może być była, albo wasza była, jeżeli to jest możliwe, albo była na przykład waszego partnera. Jakaś zazdrosna, niezbyt zadowolona baba. Ale jeżeli to jest coś w rodzaju waszej siostry lub przyjaciółki, to dlaczego ona jest niezadowolona z czegoś? Dlaczego? Z czego ona jest niezadowolona? Zazdrosna, niezadowolona? Albo wami, nie daj Boże, próbuje manipulować ta kobieta. No. To może być kobieta, która jest z wami blisko. Być może nawet będziecie z nią spędzać święta. Więc ja bym pewnie na nią uważała. Jeżeli nie znacie takiej kobiety, to być może to są jakieś wasze własne emocje. I te emocje, które w was mogłyby się pojawić w grudniu, to jest jakaś frustracja i niezadowolenie z, albo tak jak powiedzieliśmy, wydatku, albo z tego, że coś nie przychodzi. Miało być inaczej. Miało coś przyjść. A to nie przychodzi. Ja wam powiem tylko tyle. Jeżeli jesteście singlem, to te karty sugerują, że moglibyście być niezadowoleni, że nie macie dzisiaj jakiegoś super, tam nie wiem, związku albo super fajnej jakiejś oferty. Ale to może i lepiej, że nie macie dzisiaj, dlatego że w przyszłości może przyjść coś bardzo, bardzo stabilnego. Ale w grudniu rak jest niezadowolony. W grudniu, bo chciałby już. Ale jakby już przyszło, to byłoby badziewie. A jak przyjdzie za na przykład kilka tygodni czy kilka miesięcy, to może być bardziej stabilne. Weźcie to pod uwagę. No. Tu jest też taka delikatna energia kochanki, która jest niezadowolona z tego, że facet spędza święta z żoną. Albo kochanka, że kobieta spędza z mężem i z dziećmi. No. No to nie wiem, co mam powiedzieć na to. No takie życie, nie? Tak to wygląda. Dobra, lećmy dalej. Lecimy dalej. Lwiaczku, bombę. Dobra, jeszcze raz. Lwiaczku, bombę, laczku. Co idzie do lwa? Wygy. Grudniu. Co idzie do lwa? Grudniu. Jeżeli jesteście singlem, to randka, spotkanie, seksiki, przyjemności, być może imprezy. Bardzo, ale to bardzo dużo przyjemności. Jeżeli jesteście w relacji, to to samo. Tylko ja nie mówię, to nie musi być romans poza waszą istniejącą relacją. To może być, no, znaczy to w ogóle nie musi być romans. To są po prostu przyjemności. Tylko że u singla
albo u osoby, która ma luźną relację, albo taką wczesną dopiero relację, to powiedziałabym spotkania, randki, seksiki, przyjemności. I powiedziałabym, że to jest takie na luzie, takie fajne. Ale jeżeli ja miałabym, jeżeli mówiłabym do człowieka, który ma bardzo poważną, długoletnią relację i ten człowiek nie ma romansu na boku, no bo jeżeli ma, no to ma, no to tyle, ale jeżeli ten człowiek nie ma romansu na boku, to też ma pokazane spełnienie marzeń i przyjemności. Bardzo, ale to bardzo przyjemny grudzień. Bardzo. Jeżeli lew był chory, to wyzdrowieje. Jeżeli czuł się słaby, to będzie silny. Jeżeli relacja podupadała, to się wzmocni. Tak? Wzmocni. No. Mogą być imprezy, spotkania z ludźmi, ale to wiadomo, bo są święta, to wiadomo. To akurat nikogo pewnie nie dziwi. Bardzo dużo przyjemności. Fajne prezenty być może też. Czekajcie, jeszcze jedna karta i jeszcze jedna. Jest jakaś osoba, która o was... O Jezu, dobra, karta pracy jest do... No to znowu dla mnie. Sorry, Miśki, ja tak dominuję tą energię. To samo było u byczu Lisia. U byczu Lisia też ta karta zewnętrzna to była karta pracy i skupienia się na pracy. I ja też powiedziałam do byka wtedy, że o, to chyba moje. Ale no, wiele ludzi ma dużo rzeczy do zrobienia w grudniu. Wiele ludzi jest naprawdę bardzo zajętymi, dobra, nie wiem jak to odmienić, że wiele ludzi jest bardzo zajętych w grudniu, bo jest taki czas, wiecie, busy, oj, nie umiem mówić kurde normalnie jak człowiek, busy czas jest, dla różnych, jak się nazywa, biznesów i tak dalej, i tak dalej. Także być może po prostu macie dużo pracy. Ja powiem tylko tyle. Bardzo dobrze jest pokazana praca w grudniu. Tak samo jak było u byka, przed chwilą mówiłam to do byka, że jest bardzo dobrze pokazane. Będzie siła, będzie energia, będzie, uwaga, twórczość. Tak, tworzenie czegoś. Bardzo dużo takiej twórczej energii. Siła do tego, żeby pracować, siła, żeby mieć być może jakiś tutaj pogodzone to, że praca, dom, czyli tworzenie na przykład fajnych świąt też może być. Nie wszyscy pracują, niektórzy będą pracować w domu, na przykład po to, żeby zrobić fajne święta. Ale te karty są naprawdę bardzo fajne. Jest tylko jedna rzecz, która jest dziwna. Mianowicie w grudniu jest gdzieś jakaś osoba, chyba że to lew się tak czuje. Więc ja nie wiem, czy to lew się tak czuje, czy to jest człowiek. Lew albo człowiek. Ja wam powiem, jak ten człowiek się czuje. Ten człowiek ma pokazane, że może być zakochany, no to jeżeli to jest inny człowiek, to w was, a jeżeli to wy tak się czujecie, no to wy w jakimś człowieku i wy nawet możecie mieć kontakt, ale wy macie jakieś niespełnione marzenie pomiędzy sobą. Pytanie, co to jest? Niespełnione marzenie, czyli przyjemności, spotkania, być może jakiś kontakt z kimś. Ja nie wiem, czy wy z nimi jesteście, czy nie, ale na pewno o sobie wiecie. Na pewno o sobie wiecie. Być może będziecie sobie składać życzenia świąteczne, ale jest pokazane jakieś niespełnione marzenie tutaj. No chyba, że to jest takie prozaiczne, no być może, takie prozaiczne jak to, że macie fajne święta, fajna rodzina, fajny dom, fajne wszystko, ale nikt, nie wiem, ktoś nie trafi z prezentem. Nie będzie spełnienia marzeń pod choinką. No to takie, wiecie, takie bardziej płytkie rozumienie tych kart. Ale jeżeli mielibyśmy mówić o jakiejś głębi, o jakiejś takiej, wiecie, wewnętrznym coś tam, to jest coś, co jest niespełnionym marzeniem pomiędzy dwójką ludzi, którzy wiedzą o sobie i nawet być może mają kontakt. Nie wiem, dlaczego niespełnione. To na przykład może być sytuacja, w której ktoś zaczął ze sobą randkować, ale w święta jedno jedzie do jednych rodziców, drugie do drugich. I dlatego jest niespełnione marzenie. Albo mieszkają daleko od siebie i się nie mogą spotkać w święta, bo jedno ma pracę, nie wiem, bardzo dużo pracy i nie może przylecieć albo przyjechać. Wiecie, o co chodzi? Czyli nie ma wisienki na torcie. Pomiędzy jakąś dwójką ludzi wisienki na torcie. No.
Także nie wiem, co to jest, ale w każdym razie to nie jest jakieś straszne w ogóle, absolutnie. Jest tylko, bo jest dlatego, że ogólnie macie bardzo miły, przepełniony siłą, zdrowiem, być może jakimiś ludźmi, spotkaniami, przyjemności, taki miły miesiąc i jeszcze na dokładkę praca. Praca. I praca jest pokazana dobrze. Także to akurat mnie cieszy. No. To akurat mnie cieszy. Dobra, panieneczko. Zubierałam się, kurde, do tego nagrywania, bo myślałam, że mi będzie ziuziu, bo jest troszkę zimno w Irlandii. Znaczy troszkę. Chyba tak samo jak w Polsce. Może, no mniej więcej. Ale w każdym razie teraz już mi jest gorąco. No, już mi nie jest ziuziu, tylko jest mi gorąco. Czemu ja tego nigdy nie przemyślę, ej? Człowiek głupi, tyle lat nagrywa w lampie, przed lampą. Chociaż teraz to i tak pół biedy, bo ta lampa jest dużo mniejsza i mniej ciepła oddaje niż te, co miałam jeszcze parę lat temu. To dopiero było. No, jeszcze rok temu nawet chyba. Nie, ponad rok. Dobra, nieważne. Jezu, sorry, panieneczko. Co idzie do panny? Co idzie do panny Wygrudniu? Posłuchajcie, jeżeli byliście chorzy, albo jeżeli mieliście jakiś problem, zwłaszcza problemem byłby bólo. Nie wiem jaki. Może pleców, może jakiś nerwoból, ale ból, który mógł boleć tak, jakby wam ktoś wbijał igłę. Albo tak jak taki. Na przykład w plecy, wiecie, jak czasami tak coś się w cudzysłowie mówi, że wejdzie coś, że o, weszło mi coś w plecy, tak się mówi, tak w cudzysłowie, nie? Albo gdzieś, nie wiem gdzie, no gdzieś w ciele. Taki, tak jakby taki kłujący ból. Wiecie co? Tak jakbyście mieli być uwolnieni od bólu. Uwolnieni. To tyle dla ludzi, którzy mieli ból albo chorobę. To tyle. Druga sprawa. Jeżeli był jakiś niesnasek, albo kłótnia, albo problemy, albo zerwanie, albo nie wiem co, to są karty, które mogłyby świadczyć o tym, że człowiek, który kogoś zranił, przychodzi naprawiać sytuację. Tak. I stawia was przed jakąś taką decyzją. W sensie, że musicie zdecydować, czy tak, czy nie. No. Że musicie zdecydować, czy tak, czy nie. Czy w prawo, czy w lewo. Czy biorę, czy nie biorę. No. Kochani, uważajcie, błagam, podejmujcie dobre decyzje w grudniu, bo jest jedna rzecz, zwłaszcza jeżeli znacie lwa. Albo wodnika, ale bardziej lwa. Ale jeżeli nie znacie, to nie musicie znać. Po prostu, jeżeli macie jakiegoś człowieka, który mógłby się na was, no, obrazić albo wkurzyć. Za co? Już mówię. Za brak równowagi. Jeżeli myślimy o grudniu i mówimy brak równowagi, to pierwsze, co mi przychodzi do głowy, to jest to, że w święta ktoś nie ma czasu dla rodziny i dla domu, bo za dużo czasu spędza na przykład w pracy. To, i to jest pierwsze, co ja myślę, jak myślę o braku równowagi. Ale dla was to może być coś innego. To może być na przykład to, że jest jakaś osoba, która ma dwie osoby. I to wcale nie musi być, że zdradza. To wcale nie musi być, że mężczyzna ma dwie kobiety. On może mieć nową kobietę i na przykład córkę z pierwszego związku, czy z poprzedniego związku. Albo może wybrać, że pojedzie do mamusi, zamiast spędzić czas ze swoją partnerką. Czy tam, nie wiem, partnerka wybiera coś innego niż spędzenie czasu ze swoim partnerem. To nie musi wcale chodzić o to, że ktoś zdradza. No, może, ale no nie musi. To może chodzić o to, że ktoś może dokonywać jakiegoś wyboru, albo próbuje dokonać jakiegoś wyboru i niestety, niestety, może to zrobić nieudolnie, ponieważ coś przeważy i nie będzie równowagi, a
wydaje się, że powinna być równowaga. Na pocieszenie powiem Wam tylko tyle, że Wy macie po pierwsze wszelką wiedzę, zwłaszcza, że teraz posłuchaliście tego, co powiedziałam, więc macie jeszcze więcej wiedzy. Wszelką wiedzę, całą inteligencję i możliwości, żeby podjąć tutaj dobrą decyzję. Tu mówimy wtedy o takiej decyzji, żeby ktoś się nie poczuł poszkodowany albo żeby się nie poczuł zignorowany przez Was, dlatego że Wy nie macie dla nich czasu. To jest jedna rzecz. Ale jeżeli to jest to, co zaczęłam mówić wcześniej, że ktoś przychodzi naprawiać, jeżeli jest takie niebezpieczeństwo, że to jest osoba egocentryczna, zwracająca na siebie uwagę, bo o, plackarz, jeżeli jest niebezpieczeństwo plackarza w grudniu, Wasza karta, ta zewnętrzna, mówi o tym, że Wy macie naprawdę bardzo dużo wiedzy, inteligencji i takiej mądrej obczajki, jak ja to mówię, żeby podjąć dobrą decyzję a propos plackarza. Kto to jest plackarz, wiemy? No co, boskie miśki. To mówię już chyba od tygodnia o plackarzu. Wracacz grudniowo-świąteczny. To jest plackarz. Dlatego, że on wraca raz, że trochę do Was, żeby na siebie zwrócić uwagę w święta, a dwa, że dlatego, że przychodzi na placka. No, bo są święta. A kto nie lubi? Słuchajcie, weźcie, przestańcie tam pieprzyć głupoty w tych komentarzach, że rzekomo placki są ziemniaczane, a to słodkie, co się je w święta, to są rzekomo jakieś ciasta. Co to w ogóle ma być? Placki się to nazywa. Ja nie wiem, skąd Wy jesteście, ale w Polsce prawdziwej. Dobra, nie wiem, gdzie się tak mówi. Ja tak mówię. Ja już nawet nie wiem, czy ja to mam z Małopolski, bo ja mam jeszcze rodzinę na Lubelszczyźnie, więc ja nawet nie wiem, skąd ja to mam z plackami. A może Wy mi podpowiecie, napiszcie, czy jeżeli jesteście z Lubelszczyzny albo z Małopolski, czy mówicie placki. Bo to będzie albo stąd, dlatego że ja mam rodzinę, ja się wychowałam w Małopolsce, ale rodzinę mam na Lubelszczyźnie. Także być może to od nich zaczerpnę. Nie wiem. Kochani, dobra, żarty żartami. Plackarz. Dobre podjęcie, podjęcie dobrej decyzji bardzo możliwe. Jeżeli macie do załatwienia sprawę urzędową albo coś bardzo ważnego w pracy, nawet i nauczenie się czegoś, zdobycie jakiegoś dodatkowego stopnia albo, nie wiem, nawet rozpoczęcie jakiejś nauki czy coś takiego, to wszystko macie bardzo dobrze w grudniu pokazane. Dla tych, którzy mają tego typu plany. Także spokojnie. No dobrze. I kochani Wagusia, i będziemy kończyć, a jeszcze Wam zrobię kamyczki. Po Wagusi zrobimy kamyczki, ale zróbmy teraz Wagusie, co idzie w grudniu do wagi. Kurczę, dużo lepiej się już czuję, tak sobie teraz pomyślałam, że jeszcze ostatnio jak nagrywałam miesięczne, to tak kiepsko, jeszcze kiepsko, a teraz tak jakoś już. Może dlatego, że się zaczął grudzień. Wszyscy sąsiedzi dookoła mają już domy, słuchajcie, no okej, dobra, nie wszyscy, ale bardzo, bardzo wiele domów już ma te wszystkie światełka, jakieś tam choinki, a ja nie mam, ale w tym tygodniu już chyba będę mieć. Bo oni zaczynają tu zazwyczaj 1 grudnia. No, zaczynają. Także. Się nie mogę doczekać. Ja strasznie lubię. Jeju. Bo tu choinki, słuchajcie, rozbierają 6 grudnia i już nie ma. Nie ma. A niektórzy nawet i stycznia. To nie to, co w Polsce, że do lutego trzymają choinki. No. Nie ma. Dobra. Misiaczki, Wagusiu, co idzie do Ciebie w grudniu? Co idzie w grudniu do Wagusi? Zmiana kierunku, zmiana planów, szczęście niespodzianka. Pytanie tylko, kto komu? Nie? Nie? Albo Wam ktoś nie powie Wam, że szykuje dla Was jakąś niespodziankę,
Albo wy zrobicie to komuś i ten ktoś nie będzie wiedział. Bo co? Nie powiecie. Ale szczęście, naprawdę, szczęście tu jest pokazane. Miściaczki. Niespodziewanka. Jest też pokazana jakaś osoba, która z odwłoka patrzy, czy coś mi się tutaj nie odwróciło, bo bym wtedy wzięła, ale chyba nie. Wydawało mi się, że tak, ale... O, jest, 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 jest. Trzymanie przy sobie jakiejś informacji. Posłuchajcie. Może mam dwie karty zmiany planów lub zmiany kierunku. To jest jedna rzecz. Jest również pokazana karta, która mówi o tym, że ktoś komuś czegoś nie mówi wprosto. Nie, nie, nie mówi. No nie. I jest pokazane załatwianie czegoś albo obiecanie czegoś, a potem, że inaczej. No, no właśnie, ukrywana zmiana kierunku. Obiecaliśmy coś komuś, a potem, że będzie jednak inaczej. Coś możemy odwołać. Nie wiem co. Nie zgaduję. No, nie zgaduję. Być może do was ktoś z odwłoka przyjedzie na przykład w święta. Całkowicie z odwłoka. Z tym, że ja mam wrażenie, że to chyba byłoby dobre dla was, dlatego że jest pokazane, że to ta niezapowiedziana zmiana planów w kimś rodzi radość. Jest to radosne. Jest to radosna wieść. No, radosną wieść. Jakaś gwiazdka przyniesie pewnie radosną wieść. No nie. Słuchajcie, ktoś coś dusi w sobie. Jeżeli komukolwiek powiecie o tym czymś, jeżeli to wy ukrywacie, to jednej osobie tylko powiecie. A jeżeli ktoś przed wami coś ukrywa, to też powie jednej osobie. Dosłownie. I jest pokazane, że jedna osoba mogłaby coś wiedzieć. No. No dobra, ale załóżmy, że to nie jest zmiana planów, ani niezapowiedziana niespodzianka, bo to, no, ja nawet wam nie powiem, co dokładnie to jest. No, jedyne, co mi się kojarzy, no, że ktoś z tyłka by przyjechał całkowicie z odwłoka. Albo, że wy gdzieś jedziecie. Albo, nie wiem, co tam, jakiś prezent niezapowiedziany. Coś, czego ktoś się w ogóle, ale to w ogóle nie spodziewa. Ale teraz, jeżeli wyszlibyśmy z tej tematyki świątecznej, mamy pokazane, że jakaś, ponieważ mamy dwie karty zmiany planu i jednocześnie mamy pokazane, że miał być jakiś nowy początek w grudniu, ale może zostać przełożony. Mam wrażenie, że to dobrze, że zostanie przełożony. Nie wiem, co by to mogło być. Dobra, no nie będę zgadywać. Jakiś ważny zakup. Albo jakaś przeprowadzka, jakiś remont, który ktoś przełoży na początek roku. Albo jakieś rozpoczęcie jakiegoś ważnego projektu w pracy. Albo zamieszkanie razem. No nie wiem, nie wymyślam. Ale w każdym razie coś, co jest, to może być nawet w ostatniej chwili zrobione lub przełożone. W ostatniej chwili. Ale ja mam wrażenie, że to dobrze. No. Takie mam trochę, to są takie karty, które wam coś zaburzają albo komuś coś zaburzają, a jednocześnie to dobrze. To jest takie trochę dziwne. Bo nawet, być może ktoś nawet będzie niezadowolony, że nie ma tego nowego początku, albo że coś zostało zmienione, a że ktoś komuś nie powiedział. Nawet może takie trochę niezadowolenie, bo ktoś się czuje wyobcowany, a czemu mi nikt o tym nie powiedział? A potem się okazuje, że to i tak dobrze. Czyli to jest takie szczęście zakamuflowane w takim jakimś czymś, co jest niedopowiedziane, zmieniony plan i coś, i ktoś nawet się może czuć trochę wyobcowany albo opuszczony przez chwilę. A potem jest pokazane, że jakaś dobra wieść, albo jakiś prezent, albo jakieś słowo, albo jakaś wiadomość po prostu. No. I ktoś jest zadowolony. Także strasznie to jest dziwne, nie? Dziwne. A jeżeli był zaplanowany na grudzień jakiś nowy projekt, Jezu, no nie mam żadnych innych słów, co pracy dotyczą. Nie wiem, coś w pracy. Albo ważny zakup, remont, przeprowadzka, nie wiem, co tam jeszcze, załatwienie jakiegoś ważnego dokumentu.
albo jakaś premia na przykład. Słuchajcie, no jest pokazane, że może być jakaś zmiana planów i coś może być przełożone. Przełożone. Po prostu. Zmiana planów. Bez komunikowania tego komuś. Jest też pokazane, że ktoś, jakaś waga gdzieś ma dosyć czekania na jakąś wiadomość lub kontakt i postanawia iść w swoją stronę po coś lepszego. To może chodzić o miłość, to może chodzić o pracę, ale ma dosyć czekania i postanawia iść w swoją stronę po coś lepszego. Ta osoba, która nie przyszła do wagi z tą wieścią wcześniej, to co waga pokazuje, mam dosyć czekania, to ta osoba może się poczuć porzucona. Porzucona. Dlatego, że nie przyniesie jakiejś wieści w porę. Dobra. Ja nie mam pojęcia, co to było, Wagusiu. Przepiękna, dlatego lećmy teraz z kamyczka. Ha, ha. Kamyczki. Kamyczki. Weźmy te karty, dobra? Weźmy te karty. A weźmy też te drugie. Weźmy jedne i drugie. I teraz tak. Ja wam pokażę, jakie mamy kamyczki. Pomarańczowy, niebieski, fioletowy, zielony i złoty. Pomarańczowy. Możecie cyfrę wybrać od 1 do 5. Albo kamyczek, dobra? Możecie wybrać więcej niż jeden. Pomarańczowy, niebieski, fioletowy, zielony i złoty. I dla każdego kamyczka wybiorę po jednej karcie tej i po jednej tej. I teraz jak macie to zrozumieć? Bo może być tak, że one się będą wykluczać. To jest możliwe. Dlatego nie wiem, wybierzcie tą kartę, która pasuje do waszej sytuacji, a jeżeli obie będą mówiły o tym samym jakimś problemie, czy tam jakiejś sytuacji i będą się dopełniać, no to tym lepiej. To tym lepiej. Ja po prostu tak chcę zrobić, że chcę wziąć i tą kartę jedną i tą drugą, dobra? No dobrze. Dla pomarańczowego kamyczka karta anielska. Dla niebieskiego. Dla fioletowego, dla zielonego i dla złotego. I teraz ta karta, czyli co osoba chciałaby wam powiedzieć w grudniu? No, zaraz się to dowiemy. Nie ma takiej karty, chcę przyjść na placka. Powinnam dopisać, wziąć taką jakąś karteczkę i napisać, chcę przyjść na placka i włożyć tutaj, nie? No. Jestem plackarz. Sorry, miśki. Pomarańczowy kamyczek. Niebieski. Fioletowy. Zielony. I złoty. Jeżeli wybraliście cyfrę 1 lub pomarańczowy kamyczek, to po pierwsze, Jezu, no dobra, to jedno i drugie może być prawdą. Po pierwsze, przestań na siłę wszystko kontrolować, pozwól, aby sytuacja rozwijała się w sposób naturalny, a po drugie, tak wiele rzeczy przypomina mi ciebie. Tak wiele rzeczy przypomina mi ciebie, powiedziała wam osoba. Po co ta Wagusia tu mi tu wisi cały czas? Także te dwie informacje. Jeżeli wybraliście dwójkę lub niebieski kamyczek, to Jezu. Chemia jest między wami bardzo silne przyciąganie magnetyczne. Chemia. A co osoba chciałaby powiedzieć, to to, że was, co? No kocha, no Jezusicku, no. No tam chemia, a tu kocha. No kocha, no Jezusicku. Trójka lub
Fioletowy kamyczek. Nie, Zosicko. Ktoś w tej relacji nosi fałszywą maskę. To uważajcie na to, żeby ktoś was nie oszukał albo żeby nie udawał. Ktoś może po prostu udawać kogoś innego. Fałszywa maska, może przyjmować fałszywą maskę, nie pokazywać, co naprawdę czuje. A tu człowiek wam mówi, że czasem nie mogę zasnąć, myśląc o tobie. No nie może zasnąć. No, a być może udaje, że może. No to ja dalej tam nie wiem. Jeżeli wybraliście czwórkę lub zielony kamyczek, sprawy religijne lub światopoglądowe, na twoje życie miłosne wpływa wychowanie, religia, wychowanie, kultura lub ścieżka duchowa czyjaś. Na twoje życie miłosne. Albo znaczy, że kroczycie tą samą ścieżką i to was łączy, albo znaczy niestety, że to was dzieli. Ale jest to ważne w tej waszej konkretnej sytuacji. Natomiast karta, co chcieliby wam powiedzieć, mówi: wiem, że przekroczyłem z tobą pewną granicę. No, no przekroczył. No widzicie, jaki dziubdziuś? No ja nie wiem. A jeżeli wybraliście piątkę lub złoty kamyczek, to już niedługo zdecyduj, czego naprawdę pragniesz, aby mogło to do ciebie przyjść już teraz. A karta, co chcieliby powiedzieć, byliśmy zbyt młodzi lub zbyt niedojrzali. Wiecie, jak mi się to łączy w jedno? Że to trzeba odpuścić, to kiedy byliście zbyt młodzi lub zbyt niedojrzali, a to już niedługo to jest kreowanie prawdziwej miłości. No, chyba, że się będziecie z kimś jednać albo godzić. No to być może takie coś. Tyle. To było na grudzień. Pamiętajcie, drugi nów jest 30, ale ja będę chciała raczej czytanko na drugi nów zrobić w okolicy Nowego Roku. Bo będę chciała połączyć to z takim dużym czytaniem, co idzie do nas, ale w Nowym Roku, po prostu. Czyli to będzie nowiowo-noworoczne, bo dwóch na pewno nie zdążę zrobić, bo ja mam jeszcze strasznie dużo różnych innych rzeczy do nagrania, żeby wam wrzucić na kanał w grudniu. Także napiszcie, co myślicie o tym pomyśle, żeby tak zrobić, żeby ten nowiowe czytanko, żeby było w okolicy Nowego Roku i żeby było takie nowiowo-noworoczne. Kochani, tyle. Lecę, nic na razie nie obiecuję. Słuchajcie, jeżeli lubicie medytację, weźcie, idźcie na ten mój kanał o medytacjach. Link jest zarówno w opisie tego filmu umieszczę, jak i pod czasówką zawsze jest link do tego kanału, bo tam trzeba uzbierać jeszcze niecałe 3000 godzin oglądalności, żebym mogła mieć kontrolę nad reklamami. Dopóki nie mam tej kontroli, to YouTube robi co chce. I to jest dla mnie po prostu bardzo wkurzające, dlatego że ktoś sobie włącza reklamę, tylko medytację na tym nowym kanale i nagle YouTube mu wrzuca reklamę. No YouTube sobie zarabia na tym, to oczywiście, bo to na tym polega. Ja tego nie mogę wyłączyć, dlatego że ja nie zarabiam na tym, to nie zależy ode mnie w ogóle. To jest niezależne. Tak zrobili już parę lat, coś takiego jest i trudno, no mogą, bo to jest ich platforma. Natomiast jak uzbieram te godziny, czyli chodzi o to, żebyście włączali, żeby to leciało, żeby te godziny no, zostały uzbierane na tamtym kanale, to wtedy ja będę mogła zarządzać monetyzacją, a jak ja będę mogła tym zarządzać, to ja wyłączę reklamy w trakcie medytacji. Na samym początku coś się wam być może włączy, ale potem w trakcie medytacji nic nie będzie. Na razie nie mam na to wpływu, dlatego misiaczki, no pomóżcie i tam wiecie, no uzbierajmy te godziny, żeby to szybko mogło się, żeby to się szybko rozwiązało. Dobra, posłuchajcie, tyle na razie. Bardzo niedługo będą jeszcze oczywiście nowe czytanka, wiadomo, tygodniówki, weekendówki są zawsze, ale będzie jeszcze, co będzie jeszcze? Czytanko, czytania dla znaków na nowy rok 2025, no to będę przyrządzać, wiadomo, no czytania styczniowe, no to bliżej stycznia, to na razie o tym nie gadam, bo dopiero co zrobiłam grudniowe, więc na razie o tym nie mówię. Dobra, misiaczki, tyle, trzymajcie się, dzięki, że przyszliście, pamiętajcie,
o lajkach, subach i komentarzach, bo to oczywiście rozwija kanał. Pamiętajcie, żeby mnie powspierać troszeczkę na tym kanale drugim, dr Ewa Aria Medytacje, dobra? I co jeszcze pamiętajcie, żeby sprawdzać zarówno znak słoneczny, ascendent i księżyc, no a to czy według zachodniej, czy wedyjskiej astrologii, to już musicie sami zdecydować, gdzie Wam jest bardziej po drodze, która energia z Wami bardziej rezonuje. Ja Wam nie mówię, co macie wybierać, każdy wybiera sam. Ale pamiętajcie, żeby różnych znaków posłuchać, a nie tylko jednego i o, nie ma mojej historii, to nigdzie nie ma. Nie, może być gdzie indziej Wasza historia, także na spokojnie. Kochani, trzymajcie się, widzimy się niedługo, a na razie buziaczki, pozdrowionka, no i pa, pa.